to Zjednoczona Lewica nie wygrała wyborów, no to czas uciekać z tego kraju. No dobra, taki tam żarcik, to był wyjazd zaplanowany już dawno temu. To miał być w ogóle wypad na Sycylię, do Palermo. Miało być tak, lot do Rzymu i tam przesiadka. Ale po co się przesiadać, jak można się nie przesiadać? No i dzień przed wyjazdem odezwał się kolega, który powiedział, że będzie ten weekend w Rzymie i żebym olał Palermo. No więc do przesiadki nie doszło, jestem w Rzymie. A kolega zaraz przyjdzie, w sumie to możecie go kojarzyć nawet. No i się pojawiła gwiazda, gwiazda Dawida. Filmna. A, tylko super pysku. Dobra, no to jest piątek, popołudnie wczesne. Oficjalnie rozpoczynamy zwiedzanie. Właśnie się zorientowaliśmy, że dzisiaj jest ostatni piątek miesiąca. A jak wiadomo, w każdy ostatni piątek miesiąca to czas na masę krytyczną. Więc my dzisiaj popracujemy nad masą. Ja niby nie dam rady zjeść drugiej pizzy. Wolne żarty. Łatwo nie jest, ale już kończę. Mam nadzieję, że pójdzie mi w cycki. Bardzo mi się podoba, że we Włoszech tak wiele zależy od pedałów. Byłem tam w tej toalecie, się mocno zdziwiłem. W toalecie bez pedałów sobie nie poradzisz. No nie, no ale kurwa, dla mnie to jest duże zaskoczenie, że żeby odkręcić wodę, to musisz nacisnąć jakiś pedał. Czyli podsumowując, włoskie pedały są spoko. Zapowiedz widzą. Ciekawe, z czym ja dzisiaj nie spałem. Ja tam dzisiaj nic nie piję, nic nie jem. Nasycę się widokami. Ekspert. Są jakieś widoki w tym Rzymie? Nie, zależy co kto lubi. Zobaczyć Rzym i umrzeć. No. No dobra, jest sobota. Rano. W miarę. Można iść umierać. Nie za elegancko tutaj, przypadkiem? W sumie eleganckie chłopaki jesteśmy, to mamy tu nie pasować. Skoro to tak elegancko, to my nie będziemy przecież piwa pili, nie? Zamówiliśmy sobie jakieś wino. Jakie to są zasady przy tej winie? To chciałem coś, ale jak to się... Co? Żeby się nie zapieniło. Ojej, dawaj, towarzyści. Znajome miejsce, wczoraj tu byliśmy. Podobno jest to knajpa prowadzona przez Kiboli Lazio, tak? Tak. Są to jakieś polskie szaliki? Są, jest kilka nawet. Jest Lech Poznań tutaj. To jest Legia, jest Świdnik Drozdziecki. Jest jeszcze Wisła Kraków, gdzieś to była. Ale się zmienia ten Rzym, kurwa. Ostatnim razem byłem, to tego jeszcze nie było. Kurwa, to jest podróba tego, co było w tym, w Atenach, nie? No tak. Dobra, koniec z tymi gównami. Wreszcie trzeba zobaczyć coś sensownego. Idziemy na mecz 9 ligi włoskiej. Kolega jest ekspertem od ligi włoskiej i powie państwu, kto gra. Bardzo silny zespół, Romana Calcio i Ćwikła Castellana 2015. Ćwikła Castellana 2015. No ciekaw jestem, jak wygląda 9 liga w Rzymie. Takiego zakończenia pierwszej połowy to jeszcze nie widziałem. Rzut wolny dla gospodarzy. Sędzia gwiznął, zawodnik nie zdążył nawet ruszyć w stronę piłki. On już skończył. I koniec. Dobra, koniec tej 9 ligi. Teraz pora na prawdziwy futbol. Na jaką teraz jedziemy? Na 9. Znowu przepełniony ten autobus. Wszyscy na mecz jadą. Lubię komplety na 9 lidze. Wszyscy wysiedli, więc chodź za tłumem. Oni wszyscy na stadion przecież. No to podążamy, tak. Okazało się, że ten tłum wcale nie szedł na mecz. Proszę bardzo, to jest główna droga na stadion. To jest mecz zespołu Villa Ada. Nowa drużyna. Na razie grała dwie kolejki. 9 bramek stracili. Nic nie strzelili. No jeszcze nic nie strzelili, więc dzisiaj na naszych oczach zespół Villa Ada strzeli swoją pierwszą bramkę w oficjalnym spotkaniu. Pierwszy gwizdek. To w period Villa Ada, w period. Żeż kurwa, popraw to! Ja kurwa. Zagrał. Ale dotarło! Dotarło, jest! Tak jest!
karny dla Bilada. O kurwa! Teraz to już same wygrane będą. W ogóle teraz grają z przewagą zawodnika, bo jeden zawodnik Olimpiku dostał czerwoną kartkę. Chyba. Chyba, akurat przegapiliśmy. Czyli Villada prowadzi 1-0 i gra do końca meczu przez chyba 80 minut z przewagą jednego zawodnika. Nie spierdolcie tego, chłopaki. No żeż do stu chuju, kurwa no! Kurwa! No kurwa mać, no panowie! Ja rozumiem, jedna bramka do szatni, kurwa, ale dwie! Trzecia bramka do szatni, ale przynajmniej do naszej. Już nie wznawiali. Ostatnie dwie minuty pierwszej połowy, trzy bramki padły. Co, czerwona? No panie sędzio, ej! Wybić tę piłkę, kurwa, no! Nie ma, wstawaj, kurwa! Karny, kurwa, no po jakim czasie, no! Ale drukowanie, kurwa, w tej dziewiątej lidze włoskiej. Na szczęście to jest dobry bramkarz i wyciąga prawie wszystko. Aj, kurwa. A idźcie w chuj. Villada dzisiaj dostała w pierdziel. Co zrobić? A jesteśmy w miejscu, gdzie ktoś inny dostał w pierdziel. Kibice Tottenhamu w tej restauracji Dunkership dostali podobno bardzo mocny w pierdziel od kibiców Romy. Dobra, jest już niedziela. Rano, kolega się pochwali, jak zakończył wczorajszy wieczór. Udało mu się wreszcie zgubić kurtkę. Kurwa, gorąco, dobrze tą kurtkę zgubiłem, bo mi się zgrzał. Pierwszy w życiu selfie stick i nie potrafię go nawet obsłużyć. To jest jakiś przycisk, który ma wyzwalać zdjęcie, a u mnie działa jako zoom. I chuj, nie działa. Muszę się do rzeźniczaka odezwać. Weź go wypierdol. Się nie nadaje, kurwa, do nic. Wczoraj była dziewiąta liga, dzisiaj nie będziemy się zniżać do takiego poziomu. Dzisiaj idziemy na piłkarskie wyżyny. Liga która? Siódma, no. Zespół Fortitudo Roma. Przeciwko zespołowi, nie wiem jakiemu, nie pamiętam. Francja, elegancja. Co to jest kurwa za nawierzchnia? Szkoda, że nie pada. Jakby ta murawa była taka wzruszona troszeczkę. Zobacz. Masz ty klucz? Nie wiem się. Skąd ja bym się spodziewał, że dzisiaj będziemy piwo pić? Ta murawa faworyzuje zawodników grających technicznie. Technicznie chujowo. Tak nie macie mogę oglądać. Wygodnie, tylko jest. Tylko dlatego, że nie widzę bramki, mamy słup ze sklepu. O kurwa! O kurwa! A co się dzieje? O jest kurwa! Przerywamy na moment. Podziwianie wielkiej piłki. Teraz czas na shopping. Po drodze mamy najładniejszą fontannę w mieście Rzym. Nie tak dawno kibice Feyenoordu uznali, że jeszcze wymaga delikatnego podrasowania. Podrasowali, ale już artyści wrócili do pierwotnej wersji podobno, tak? Tak. No i gdzie jest pani ekspert ten sklep? Gdzieś przyniesie chyba kurde, bo to był polewek. O jest. Shopping był średnio udany, tak bluzy i kurtki za 500 euro, to może następnym razem. Za takie pieniądze to ja bym wolał za 2-3 razy polecieć na Ligę Andorską chyba. Dobra, ale to nie koniec futbolu na najwyższym światowym poziomie. Teraz idziemy na mecz zespołu Pro Appio. To jest liga która? Ósma. Spotkanie na szczycie. O, jakie ładne graffiti. Co to? O. Pro Appio to jest zespół, który ma jakiś tak zwanych tifosi. To jest mieszanka kibiców Lazio i kibiców i Romy. Tak, to wybuchła mieszanka. Luzajmy te faremiku! No i widocznie na mecze Pro Appio odkładają animozy klubowe na bok. Przesyłka polecona. Patrz, kurwa. Jest! Kurwa! Lipe jakie nosi fratelli! Co, ta oprawa to było klasyczne pozdrowienia do więzienia. Tak.
sistema na Juventus Iskaja! Przed chwilą padła piłka na trybuny. Do młyna. I zawodnicy usłyszeli, że są tacy sami jak... Jak policja, bo strzelają do ludzi. Przegapiliśmy gola. Ale była oprawa, to lepiej oprawę niż gola widzieć. Każdy ma swoje priorytety. Czyli priorytetem to chyba się najebać. A wiesz, jakie były opinie po filmiku z Belgradu, w którym wystąpiłeś? Nie wiem, nie zapoznawałem się. Że jesteś typową patologią, dresiarzem, idiotą. A wiesz, jakie były opinie o mnie? Jakie? Że jestem patologią. Ale o mnie przynajmniej nie było, że jestem dresiarzem. O kurwa ma! A jak jest na zdrowie po włosku? Salute. Salute, oczywiście. Salute, to jest typowy salut rzymski. Co to było? To znaczyło Liga Włoska to skurwysyny. Tak w ogóle to kolega przez ostatnie lata mieszkał w Neapolu, a najbliższy rok zachciało mu się Azji. Nie ma futbolu bez Ligi Mistrzów Azjatyckiej. Wiecie co to oznacza, nie? Że on tam w tej Azji będzie. Nie no, bez jaj. Mam nadzieję, że nikt z was nie wierzy w to, że jestem na tyle głupi, żeby jechać oglądać piłkę nożną do Bahrajnu. Nie wierzycie, prawda?